dobry Państwu. Ja jestem Maciej Gizda, miło mi Państwa powitać w laboratorium spektroskopii sił atomowych oraz spektroskopii Ramanowskiej. Dzisiaj przedstawię Państwu zasady działania oraz możliwości mikroskopów, które nazywają się w skrócie AFM, czyli mikroskopów związanych z oddziaływaniem poprzez siły atomowe. Jest wiele wielkości fizycznych, które możemy mierzyć przy pomocy tego właśnie mikroskopu. Są to zarówno własności takie jak topografia powierzchni, własności elastyczne, własności elektryczne, magnetyczne, termiczne. Omówię dzisiaj tylko niektóre z nich ze względu na, jak widzicie Państwo, dosyć wielką różnorodność zastosowań tych mikroskopów. Może zacznę trochę od historii. Pierwsze mikroskopy sił atomowych zostały wyprodukowane w latach 80. Naukowcy, którzy dokonali tego, na początku nie znaleźli zrozumienia wśród inwestorów i musieli niestety z własnych środków pierwszy mikroskop skonstruować i potem sprzedawać. Tak jak wspomniałem, możemy przy pomocy tych mikroskopów mierzyć wiele własności fizycznych. Na początku mierzono rzeczywiście tylko topografię i propowartość powierzchni, ale później zostały one rozwinięte i zaczęto mierzyć oddziaływania magnetyczne, elektryczne, elastyczne, adhezje oraz tarcie. Później powstały mikroskopy tunelowe, w których mierzono opór różnicowy, prąd tunelowy. Ostatnio również rozwijają się mikroskopy, które potrafią lokalnie mierzyć rozkład temperatury na powierzchni. Na jakie zasady działa taki mikroskop? Otóż musimy sobie przypomnieć, w jaki sposób następuje oddziaływanie pomiędzy atomami na powierzchni próbki, a sondą, która się do niej zbliża. Oś X reprezentuje odległość sondy od powierzchni próbki, natomiast oś Y reprezentuje potencjał lanaretowy. Jeśli jesteśmy daleko od próbki, wartość tego potencjału jest ujemna i odpowiada ona za efekt przyciągania pomiędzy sondą skalującą a powierzchnią próbki. Jeśli jesteśmy w pewnej odległości, bardzo blisko powierzchni próbki, zaczynają dochodzić do głosu efekty związane z odpychaniem. Tak linia ciągła przedstawia wypadkowy potencjał Renata Jonesa. Jeśli teraz przejdziemy jeszcze raz, porównamy, w jaki sposób oddziałuje ostrze próbki z powierzchnią, to tak jak Państwo widzicie, daleko od próbki mamy efekt odpychania, bardzo blisko powierzchni, przyciągania, bardzo blisko powierzchni mamy już kontakt z próbką, czyli w zasadzie wchodzi efekt odpychający. Jaka jest idea działania takiego mikroskopu sił atomowych? Otóż mamy piezoelement. Jest to element wykonany z materiału piezoelektrycznego, którego kształt ulega modyfikacji w zależności od tego, w jaki sposób zostanie to przyłożone napięcie. Na końcu tego piezoelementu znajduje się sonda pomiarowa, która oświetlona jest wiązką lasera. Laser zostaje odbity od sondy i pada na fotodetektor. Jakikolwiek zmiana położenia sondy skutkuje tym, że zmienia się położenie odbitej blanki na fotodetektorze. I to świadczy o tym właśnie, że sonda uległa albo przyciągnięciu, albo odepchnięciu. Sygnał zwrotny z fotodetektora jest skierowany na wzmacniacz, który steruje piezoelementem w taki sposób, aby utrzymać, są dwa mody pomiarowe, aby utrzymać stałą odległość pomiędzy sondą albo stałą siłę oddziaływania pomiędzy sondą a powierzchnią. Jakie są wymagania dotyczące sond pomiarowych? Otóż ostrze sondy musi być bardzo, bardzo małe. Musi być dużo mniejsze od rozmiaru badanej struktury. Ostre zakończenie, czyli brzeg musi być prostopadły do badanej powierzchni. I aspect ratio, czyli stosunek powiedzmy średnicy do wysokości tego ostrza, musi być porównywalny do samego czynnika badanej struktury. I tutaj mamy przykład, kiedy aspect ratio jest niewłaściwy. Tak wygląda sonda, obraz sondy.
znamy jeszcze promień krzywizny, znamy wysokość tej sondy. Jeśli badamy obiekt, który jest niski, ale bardzo rozległy, to wtedy taką sondą oczywiście możemy odwzorować w miarę dokładny obraz. Ten z prawej strony tutaj obraz w ramce pokazuje, w jaki sposób sonda odwzorowuje tą strukturę. Jeśli z kolei weźmiemy, badany obiekt będzie bardzo ostry i wysoki, to z kolei powierzchnia kontaktu sondy z tym obiektem będzie duża, ponieważ boczna strona będzie dotykała również bocznej strony samego obiektu. Pamiętajmy, że ostrze musi być jak najmniejsze po to, żeby nie było kontaktu pomiędzy bokiem sondy a samą badaną powierzchnią. Czyli tutaj w tym przypadku tego obiektu sondy o tym rozmiarze odwzorowany obiekt będzie. Jak wyglądają sondy, które są obecnie najczęściej używane? To jest przykład sondy trzymowej, przymocowanej do takiej większej płytki. Ten obiekt zaznaczony tutaj kropką, kółkiem, jest przedstawiony na dolnym rysunku. Jest to belka, a od spodu tej belki znajduje się ten najostrzejszy element, którego średnica czy promień krzywizny może wynosić od 2 nanometrów do 12 nanometrów. Tak wygląda zdjęcie zrobione mikroskopem silnym, mikroskopem skaningowym, elektronowym. To jest ta część, która odpowiada za bezpośredni kontakt z badaną próbką. Proszę spojrzeć, jaka tutaj jest skala. Ta długa kreska to jest 20 mikrometrów. Powiększenie jest 1000 razy. Sondy muszą być elastyczne. Muszą być na tyle elastyczne, aby odpowiednio odwzorowywały strukturę, ale nie mogą być z kolei zbyt elastyczne, aby nie reagowały ze zmianami na zmiany warunków termodynamicznych otoczenia. No ale niestety one ulegają zużyciu. Także czas życia takiej sondy nie jest zbyt długo. Sondy pomiarowe na wątpliwości tunelowej są to sondy wykonane z bardzo ostrego metalu, które mogą być wytrawione chemicznie, bądź po prostu ucinane w odpowiedni sposób. Jakiej wielkości możemy mierzyć? Otóż pierwszą wielkością, którą możemy mierzyć, jest moduł Young. Gruba linia na tym tekście przedstawia moment zbliżania sondy do powierzchni. W tym punkcie tutaj najmniejszym, czerwona linia, moment zbliżania do powierzchni, w punkcie B mamy zetknięcie z powierzchnią i potem już sonda znajduje się w stałym kontakcie. Następnie sondę odrywamy od powierzchni, ale jak Państwo widzicie, oderwanie nie następuje w tym samym momencie, co nastąpiło zetknięcie z powierzchnią. Czyli ta różnica świadczy o tym, że muszą na sondę działać jakieś siły, które ją przytrzymują w pobliżu powierzchni. Te siły związane są właśnie z adhezją. W liniowej zależności siły od odległości od powierzchni możemy sobie wyznaczyć moduł Younga. Tak, to jest ta zależność, którą tutaj Państwo macie. No i teraz, jakie są sposoby wykonywania pomiaru? Nie wiem, czy mi się uda odpalić, ponieważ jest właśnie. Zadziałała strona internetowa. Pierwszy to jest tak zwany mod kontaktowy, czyli mamy ostrze, które się porusza po powierzchni i to jest mod, w którym utrzymywana jest stała siła. Jak Państwo widzieliście, sonda wraz z tym piezoelementem, do którego jest przymocowana,
jest unoszona nad powierzchnią w taki sposób, że nie ulega ona ugięciu, to znaczy, że siła działająca między nią a podłożem jest taka sama. Drugi mod pomiarowy to jest moc przerywania. Czyli mamy wygającą sondę, którą wprawia wygania specjalny element, który jest do niej przymocowany. I ona w taki sposób, jak na przykład osoba niewidoma szuka drogi, ona w podobny sposób bada powierzchnię. Ten moc pomiarowy jest stosowany szczególnie do bardzo miękkich i wrażliwych materiałów. Pierwszy mod, ten kontaktowy, niestety często skutkuje tym, że może próbka ulec zniszczeniu, może zostać porysowana. W tym przypadku tak się nie dzieje. Próbki mogą być bardzo delikatne, biologiczne czy polimerowe, bardzo elastyczne. Kolejny mod pomiarowy to jest tak zwany kontrast fazowy. Otóż sonda jest wprawiana w drgania przy pomocy sinusoidy, to jest ta zielona linia. Przepraszam, ta niebieska linia. I dopóki mamy jednorodny materiał, nie ma przesunięcia fazowego pomiędzy odpowiedzią sondy a sygnałem do niej przykładanym. Jeśli tylko napotkamy materiał, który ma inne własności adhezyjne, następuje przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałem przykładanym do sondy a sygnałem, który został odczytany przez fotodetektor. I tutaj macie Państwo przykład właśnie takiego pomiaru powierzchni metodą kontaktową z jednoczesnym pomiarem przesunięcia fazowego. Widać, że na pierwszy rzut oka w topografii nie ma różnic. Nic nie wskazuje na to, że może się tam ta próbka składać z różnych materiałów. Natomiast w tym przypadku ewidentnie z kontrastu fazowego widać, że są obszary o mniejszej lub większej adhezji. Tak wygląda obszar powiększony. To jest obszar, w którym widać też różne skanowane, w którym widać różne materiały o różnej adhezji. Natomiast tak wygląda powierzchnia. Powierzchnia, na której również był mierzony współczynnik, było mierzone tarcie. Mikroskop skaningowy tunelowy. Tak jak wspomniałem, zbudowany jest z bardzo cienkiego metalu. Między próbką a sondą przykładane jest napięcie. Sonda jest zbliżona do powierzchni metalu na odległość jednego, powiedzmy, kilku nanometrów w taki sposób, aby występował, aby był mierzalny tak zwany prąd tunelowy, czyli elektrony z ostrza metalicznego muszą przetunelować do próbki. Ten mod pomiarowy polega na tym, że utrzymuje się stałą wartość prądu tunelowego. Jeśli ostrze zbliży się, jeśli jest jakaś nierówność na próbce, tu macie Państwo pokazane, w jaki sposób następuje właśnie tunelowanie. Elektrony przepływają z ostrza do powierzchni próbki, utrzymuje się cały czas stałą wartość prądu tunelowego. Gdybyśmy nie ruszali ostrzem, wtedy ta wartość prądu tunelowego by się zmieniała, ponieważ ostrze byłoby raz bliżej, raz dalej, co by skutkowało tym, że raz więcej elektronów przetunoluje, raz mniej. To może przejdziemy w takim razie od razu do pomiaru własności elastycznych. Tak wygląda odwzorowanie polimeru powierzchni, to jest lewy obrazek, a tak wygląda pomiar własności elastycznych polimeru, który jest zbudowany z dwóch różnych materiałów. Jak Państwo widzicie, ten pomiar jest bardzo, że tak powiem, dobrze odzwierciedlający, ponieważ część tutaj, w tym górnym lewym narożniku, widocznie, jest bardzo widoczna, składa się z takich, powiedzmy, elementów, które nie są dobrze odwzorowane poprzez pomiar samej topografii powierzchni. No i w końcu ostatni element to jest pomiar sił magnetycznych. Otóż, jak wspominałem, oddziaływania pomiędzy ostrzem a sondą
pomiędzy sondą a powierzchnią mogą być oddziaływaniami typu van der Waalsa, mogą to być oddziaływania elektryczne, ale również magnetyczne. Czyli mamy namagnesowane ostrze, tak jak tutaj na dole ze słupu, powierzchnię, która jest powierzchnią złożoną z magnetycznego materiału, który posiada domeny magnetyczne. Oczywiście nie może to być materiał monodomenowy, ponieważ wtedy nie wykryjemy różnicy pomiędzy oddziaływaniem sondy a powierzchnią. Jeśli sonda zostanie przyciągnięta na przykład przez zieloną domenę, a odepchnięta przez czerwoną, zauważymy wtedy na fotodetektorze właśnie ten moment przyciągnięcia bądź odpychania. Jeśli to by był materiał jednodomenowy, to sonda by była tylko przyciągnięta bądź odepchnięta. No i zobaczmy, jak wygląda taki pomiar właśnie magnetyczny. Otóż najpierw odwzorowana jest powierzchnia. Mikroskop zapamiętuje, jak wygląda powierzchnia, a teraz unosi się na pewną wysokość i zaczyna mierzyć oddziaływanie magnetyczne między sondą a domenami prób. Czyli widać, raz jest przyciągnięte, raz jest odepchnięte. W podobny sposób mierzy się oddziaływania elektryczne. To jest efekt takich pomiarów. Z prawej strony mamy topografię, z lewej strony mamy tak zwany kontrast fazowy. Podobnie jak to było w przypadku adhezji, przykładane jest napięcie sinusoidalne i przesunięcie fazowe pomiędzy tym napięciem przyłożonym do sondy a fazą sygnału odebranego z sondy mówi nam, na ile ta sonda jest przyciągana przez powierzchnię i następnie tego przyciągania następuje opóźnienie, przesunięcie fazy pomiędzy tymi sygnałami. Jeszcze raz, sygnał przykładany do sondy ma jakąś częstotliwość i fazę i sygnał odebrany z drgającej sondy ma zupełnie inną fazę, jeśli następuje oddziaływanie typu artezyjnego pomiędzy powierzchnią próbki a naszą sondą. Tak wygląda na przykład obraz struktury złożonej z wysp niklowych naniesionych na krzew. Z prawej strony mamy topografię, a z lewej strony mamy obraz oddziaływań magnetycznych. Teraz Państwu pokażę. W tej chwili właśnie skanujemy sondą magnetyczną, skanujemy powierzchnię taśmy, zwykłej taśmy wideo. Górny obrazek pokazuje topografię, dolny obrazek pokazuje kontrast fazowy. Jeśli teraz Państwo spojrzycie na prawą stronę, widać w oknie kamery, w jaki sposób sonda się porusza. Ja ją trochę przyspieszę, żeby zaczęła się szybciej poruszać. Będzie to takie zawirowanie, jeśli chodzi o obraz, który... Tak? Widać, w jaki sposób druga sonda w tej chwili. Czyli w obrazie topograficznym nie widzimy różnic związanych z tym, że mamy zapis magnetyczny, natomiast tutaj, gdzie mamy przesunięcie fazowe mierzone, ten obraz jest o wiele wyraźniejszy. W podobny sposób mierzone są oddziaływania elektryczne. Dokładnie taka sama zasada. Tutaj można badać również rozkład gęstości ładunku elektrycznego na powierzchni. Możemy badać przewodnictwo elektryczne. To akurat są materiały polimeru z zatopionym grafenem. W tym momencie ten mod pomiarowy, to jest mod kontaktowy. Mamy ostrze przewodzące, do którego zostaje przyłożona różnica potencjału pomiędzy ostrzem a badaną próbką. I w momencie, kiedy następuje przewodzenie, widać, mamy zróżnicowanie, to są trzy obszary o różnych wartościach przewodnictwa. Możemy również mierzyć tutaj tarcie. Jak Państwo widzicie, z lewej strony mamy obraz topografii, który pokazuje nam w miarę jednorodną powierzchnię, natomiast z prawej strony
mamy kolejny obraz związany z kontrastem, który wskazuje nam, że jednak te obszary, są obszary, które różnią się współczynnikiem tarcia. W tym przypadku sonda znajduje się w stałym kontakcie z powierzchnią próby. No i ostatni w sumie mod pomiarowy, który chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, to jest mikroskop skaningowy, termiczny. Istnieją sondy, które potrafią mierzyć temperaturę. Otóż taką sondą może być na przykład zwykły miniaturowy opornik, przez który przepuszcza się prąd. I zasada działania jest taka. Układ stara się utrzymywać stałą wartość temperatury tego małego oporniczka. Jeśli spotyka obszar, który zaczyna odbierać od opornika ciepło, no to wtedy układ musi dostarczyć prądu większego po to, aby ten opornik utrzymywał stałą temperaturę. I w ten sposób z lewej strony widzicie Państwo topografię, a natomiast z prawej strony znowuż kontrast wskazujący, że są obszary, tak jak ten jaśniejszy, które znacznie szybciej odbierają temperaturę niż te obszary ciemniejsze wody. I to pokrótce tyle. Chodzi o mikroskopy skaningowe sił atomowych. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeszcze może zanim przejdziemy do pytań, pokażę Państwu, w jaki sposób działa, w jaki sposób zbudowany jest nasz mikroskop. Muszę przerwać teraz nagrywanie. Otóż mikroskop znajduje się na stoliku, który jest izolowany od podłoża. Chodzi o to, żeby drgania z podłogi nie przenosiły się na mikroskop, ponieważ wtedy będzie zafałszowany obraz. Element piezoelektryczny znajduje się w tej głowicy, a konkretnie w tym elemencie, tutaj metalowym. Zaś na jego końcu założona jest sonda pomiarowa w tym miejscu. Może nawet widać, nie widać lasera, który ją oświetla, ale na końcu tej metalowej, tutaj na końcu znajduje się sonda. Tak jak pokazywałem na początkowej wykresie, na początkowej slajdzie. Układ automatycznie sterowany, to znaczy zbliżanie do powierzchni jest całkowicie automatyczne. Ponadto w tym akurat mikroskopie jesteśmy w stanie również mierzyć wszystkie te własności, o których mówiłem, funkcji temperatury, ponieważ jest to mikroskop o budowie zamkniętej, termicznie oddzielającej całość od otoczenia. No i to już tym razem wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i jeśli są pytania, to słucham. Jakieś pytania? Myślę, że Państwo są lekko oszołomieni tą techniką. Ja zdaję sobie sprawę, że to było może zbyt dużo w zbyt krótkim czasie. Tym niemniej chciałem powiedzieć Państwu, zdaje się, jesteście z Wydziału Chemii i my mamy również współpracę z tym wydziałem. Część rysunków, które tutaj Wam pokazałem, część wykresów właśnie, część obrazów, szczególnie tych związanych z adhezją, jest otrzymanych na próbkach właśnie z Waszego Wydziału. Także na przykład pani doktor Naprowska Rydzyk, tutaj były właśnie jej materiały, które pokazałem, właśnie te, które były związane z pomiarem własności elastycznych. To są polimery, na pewno ona więcej Państwu o nich opowie niż ja, ale podobne polimery badaliśmy tutaj we współpracy właśnie z Waszym Wydziałem. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam, zawsze można przyjść do mnie i chętnie udzielę jakichś szczegółów dotyczących możliwości tej aparatury, bo to nie są wszystkie możliwości, które ta aparatura posiada, te, które zaprezentowałem. Bardzo dziękujemy.